Witam serdecznie. Ten film będzie o zagrożeniach w sieci i o zagrożeniu, które znów się pojawiło i jest dosyć kosztowne. Dlatego zapraszam do oglądania. Jest nie na temat, ale naprawdę muszę się podzielić z Wami tą informacją, ponieważ chcę, abyście bezpiecznie mogli korzystać z internetu i z telefonu. Na początek powiem, że nie ma niczego za darmo. Jeżeli na przykład napisze do Was ktoś, czy maila, czy na portalach społecznościowych, napisze jakaś wdowa, która odziedziczyła majątek po mężu, jest bezdzietna i chciałaby się z Wami podzielić pieniędzmi. Albo wdowiec w tej samej sytuacji. Lub jeśli napisze do Was żołnierz z misji, amerykański żołnierz, najczęściej wdowiec. Lub w tej chwili modna jest też kobieta, żołnierz, wdowa, e, którzy mają jedno na przykład dziecko, bardzo je kochają i e, widzą z Wami swoją przyszłość, zakochali się w Was po same uszy. Albo napisze do was ksiądz, który, który bardzo wierzy w Boga, tworzy grupę modlitewną, zaprasza was do tej grupy. On jest księdzem katolickim, ale wyznania takiego, że może nawet brać ślub, ale na początku o tym wam oczywiście nie mówi. Zachęca was do modlitwy wspólnej, później do dodatków na tą grupę i tak dalej. To, moi drodzy, niech Wam się zapala czerwona lampka, bo takich cudów nie ma. E, zarówno, zarówno ta wdowa czy wdowiec, chco, którzy chcą się podzielić majątkiem, nie istnieją. E, tak samo e, nie istnieje ten żołnierz czy kobieta-żołnierz, e, którzy chcą Wam oddać swoje kosztowności e, zdobyczne na tej misji. Czy tam dolary, czy in, inne pieniądze? Oni też nie istnieją i tak samo nie istnieje ksiądz, który bardzo się cieszy, że przystąpiliście do wspólnej grupy modlitewnej i niestety on też nie istnieje. To jest takie pierwsze zagrożenie, pierwsze w sumie trzy. Natomiast są zagrożenia telefoniczne. Wiecie, że jeżeli otrzymacie SMS-a z banku czy z, z, z dostaw, od dostawcy energii elektrycznej, nigdy taki SMS nie zawiera linku, który musicie kliknąć. Zawsze musicie wejść na stronę, tam gdzie się logujecie i tam sprawdzić, co się dzieje na waszym koncie. Nigdy nie klikacie w linku w takim, zawartym w takim SMS-ie bo to jest link prefabrykowany i przez ten link możecie ogłodzić swoje konta bankowe. No i ostatnie takie zagrożenie. Dzwoni do Was, yy, najświeższe, dzwoni do Was telefon z Tunezji, numer kierunkowy z Tunezji, bardzo króciutko dzwoni. Może to być Tunezja, może to być inny kraj, ale jest to za granicą, dzwoni bardzo króciutko Dlatego tak króciutko, żebyście nie zdążyli odebrać. Ponieważ przestępcom zależy, żebyście oddzwonili. I jeżeli macie ten niestety niedobry zwyczaj odzwaniania, to wtedy jesteście narażeni na spore straty. Po pierwsze, ogołocone zostanie wasze konto SIM. Jeżeli macie kartę na doładowania, to wszystkie pieniądze stracicie, po drugie, każda minuta rozmowy będzie Was kosztowała bardzo drogo. A po trzecie, w ciągu pierwszych trzech sekund, jak tylko się dodzwonicie, uruchamiają się na waszym koncie abonenckim subskrypcje. Bardzo kosztowne subskrypcje. Subskrypcje to są po prostu programy, których używamy. Co miesiąc yy, używamy ciągle, co miesiąc płacąc za ich używanie. Z tym, że tutaj uruchamiają się Wam subskrypcje na programy, których w ogóle nie znacie programy bardzo kosztowne i co miesiąc do Waszego rachunku dopisywane są kwot, yy, duże kwoty w euro. Także moi drodzy, jeżeli otrzymacie telefon z nieznanego numeru, nie odzwaniajcie. Po prostu, jeżeli ktoś będzie miał do was sprawę, zadzwoni po, po raz drugi. Natomiast sami nie odzwaniajcie, ponieważ możecie stracić bardzo duże pieniądze. I jeszcze jedno. Żaden tajny agent ani policjant nie zadzwoni do Was taki. Legalny, tajny agent ani policjant nie zadzwoni do Was, nie poprosi o udział w jakiejś akcji i nie każe Wam wykładać swoich pieniędzy, swoich kosztowności gdzieś tam w celu złapania bandyty. Nie ma czegoś takiego. Nigdy żadna policja, żaden tajny agent nie narazi Was na, na takie rzeczy. Żaden bank nie zadzwoni do Was. Celu, w tym celu byście wybrali swoje wszystkie oszczędności. Także bardzo Was proszę o rozwagę. Najważniejsi jesteście Wy, Wasze konto, i Wasze telefony, i Wasza rodzina, i najbliżsi przyjaciele. Z nikim obcym nie rozmawiacie o przyszłości, o pieniądzach, i nie wierzycie w żadne tajne akcje. No i powtarzam raz jeszcze, nie oddzwaniamy pod obce numery. Będą mieli potrzebę, zadzwonią raz jeszcze. Także mam nadzieję, że pomogłam, przestrzegłam, dziękuję za uwagę i rozwagi życzę.